Zbliża się gala Cloud MMA, dlatego mamy dla Was super ofertę. Tak, szykują się emocjonujące walki, a w jednej z nich walczy... Dziadek, stary dziadek. Konrad Karwat, reprezentant Strong Ekipy. Pogromca polskich emerytów. Czekamy, bo będą wielkie grzmoty, a naprawdę zapowiadają się emocjonujące walki. W ofercie powitalnej mamy dla Was zakład bez ryzyka do 100 zł. I słuchajcie, nie trzeba obracać go tak jak u konkurencji. Czyli wkładamy stówkę, jak kupon siądzie, wyciągamy. Jak nie, mamy zwrot stówki. Proste. Słuchajcie, moi drodzy, jeżeli chcecie grać z Fortuną i obstawiać walki, pamiętajcie, że musicie być osobami pełnoletnimi. Fortuna, zakłady, obstawianie tylko dla osób powyżej 18 roku życia. Dobra, słuchajcie, a propos Klauta, ja już muszę lecieć, bo właśnie konferencja się zbliża. Miałem być na 19, już jestem spóźniony, będę na 19.30. Także typujcie, chłopaki, zresztą ja nie chciałbym swojej walki typować, bo nie chciałbym być w niej stronniczy, a Fryczego bardzo lubię, także trzymajcie się. Będziemy cię oglądać. Dajcie dobrą walkę, Konrad. Pamiętaj, żebyś od kogoś liścia jak najmam nie wyłapał. Ja bym wolał, że krzewet na głowy tam postawiliście. Druk twardy? To jeszcze. Ta, u Buka co jest postawione, nie? No to my, ja bym chciał to typowanie zobaczyć przed walką. Dobra, powodzenia. Nie dziękuję. Nie dziękuję. No, na razie. Jestem za Konrada. Nasza hostessa. Jedziemy, jesteśmy w Fortunie, typujemy, Iga typuje z nami. Słuchajcie, jedzie. Pierwsza walka. Mariusz Super Mario Sobczak, Błażej Skrzypasz Skrzypek. Ja na Super Mario. Skrzypek, dziobie... Ja na Super Mario. Dobra, Super Mario. Druga walka. Albert Dragon Sosnowski, Remi Gruchała. Remi Gruchała. Jedziemy. 1.15 Remi Gruchała. Trzecia walka. Laluna kontra Agnieszka Bobek. Laluna. Oczywiście Laluna. Laluna, tak jest. Kolejnej walki Konrada Karwata z Krzychem Fericzem. Nie typujemy, żebyśmy nie wyszli stronniczy. Także tą walkę pomijamy. Oczywiście, no Strong Ekipa jest za... Konradem. Dziadkiem. Kibicujemy Konradowi. Może inaczej, żeby dali dobrą walkę. Tak jest. I bez konkursu. Obydwoje, tak jest. Dobra. Następny. El Testosteron Najman kontra Piotr Lizak Lizakowski. Na Najmana. Najman. A ja jestem w szoku, że na Najmana jest 2,52, a 1,4 na Lizaka. Ja stawiam na Najmana. Dobra. A ty? Na Najmana. No to kurwa. Rafał. Następna walka. Dobra, na Bora. Rafał Boroborowski kontra 10 przeciwników. Borowski. Ja na Borowskiego, na Boro, no. No ale może zdechnąć. Dobra, Boro. Tony Chaplin, Marcel Gawronek, na Gawronka. Na Gawronka. Jerome Lebaner, Dawid Krenzi. Ja na Krenziego. Ja na Krenziego. Denis Labryga, Kamil Minda. Denis Labryga. Denis Labryga. Marcin El Testosteron Najman, Adrian Cios. Marcin i mam nadzieję, że Marcin i jeszcze raz Marcin. I ostatnia walka, Daniel Omielańczuk kontra Denis Bad Boy Załęcki. Daniel Omielańczuk. No dobra. Dobra. Panowie i pani, stawka 5 dych, całkowity kurs 123,52. Ekstra podatek do wygrania, słuchajcie, 5434 zł. 5000 zł? Kupon został przyjęty. Kupon został przyjęty, także oczekujemy wygranych. Pamiętajcie jeszcze raz, że pierwszy zakład do 100 wy macie bez ryzyka, bez ponownego mielenia. Stówka zostaje Wam zwrócona, jeśli kupon Wam nie siądzie, a jeśli Wam siądzie, wypłacacie od razu. Słuchajcie, nie przewidzieliśmy tego, że Jerome Lebaner wypadnie z karty walk, dlatego zachęcam Was do obstawiania ponownie tej walki według nowych kursów, bo Dawid Załęcki w zastępstwie za Jeroma Lebanera walczy z Tomkiem Sararą. Także są nowe typy, nowe kursy, nowe obstawiania. Życzę wysokich wygranych. I pamiętajcie, że zakłady buchmacherskie są tylko dla osób pełnoletnich. Żeby obstawiać, trzeba mieć ukończone 18 lat. A teraz zapraszam wszystkich na odcinek. Siemaneczko, już jesteśmy w Mrągowie, na Power Gym. Abus gdzieś tam uciekł za kamerą. Już go widzowie porwali. Dojechaliśmy osobno. Ja dzisiaj nie mam głosu, po prostu obudziłem się dzisiaj rano i nie mogę odkrztusić do trzonków. Mówię, jak mówię, jest katastrofa z głosem. Choroba nauczycieli. A tak, bo wróciłeś do zawodu, to już... A, dokładnie, ja wróciłem do zawodu. Jestem wychowawcą w ośrodku. Powiem ci, że ja lubię tą robotę. Pracuję. Fajnych dzieciaków mam pod opieką. Nie chcesz na nich tylko. Fajnych dzieciaków mam pod opieką. Fajny w ogóle sztab szkoleniowy. Fajne grono pedagogiczne. Super ludzie, kurczę, aż się chce do roboty przyjeżdżać. Nie tak jak w mojej poprzedniej, gdzie jechałeś, wiesz, się, czy dyrektor cię ogląda, czy nie. Tu są super ludzie, do koło nie pójdziesz, każdy ci pomoże. Pozdrawiam wszystkich. Także i dzieciaków, i wychowawców, i nauczycieli. Rewelacyjna atmosfera, bardzo się cieszę, że się skusiłem i poszedłem Wam do pracy. Ciebie to też bardziej wynika chyba z misji niż z tego, że tam Cię chęć za roku czy czegoś, nie? Wiadomo, no wiesz, ja patrzę, mam wszystkie świadczenia, nie? Wszystko, wiesz, wszystko popłacone, praca państwowa, więc o wypłaty się nie boję. Fajny wymiar godzinowy, bo to jest fajnie rozłożone w tygodniu,
Także no naprawdę, no, naprawdę, a no i fajne jest to, że możesz komuś pomóc, kurczę, możesz nawet jak sprawić, że chociaż jedna osoba, którą wiesz, którą się opiekujesz, wyciągniesz, no nie, z tarapatów, że tak powiem, to jest, kurczę, już na plus, to jest coś fajnego i powiem ci, że kurczę, im więcej, im częściej tam chodzę, tym bardziej się zżywam z tymi ludźmi i z tymi chłopakami. Wróciliście, bo zaginęliście. Tak, no ja poszedłem załatwić z szefem coś. Sprawy formalne. Sprawy formalne, tak, dokładnie. A właśnie, a propos szefa, tu mamy tutaj właściciela nowo otwartej siłowni. Pierwszy. Trochę zazdrość żerać się weszło, bo samą siłownię to naprawdę sprzęt mega. Dużo miejsca przede wszystkim, fajna sala fitness. Zresztą zobaczcie sobie na nagraniu. No i coś takiego, co mnie zaskoczyło, na pewno ring. Tak. Gdzieś na tej siłowni. Zrobiliśmy bardziej takie podbitkę. Tam będzie te spa i takie troszeczkę inaczej, a tutaj zrobiliśmy podbitki trochę. Fajnie, że chłopaki też mogą sobie trenować. Też dużo bardzo młodych ludzi tu przyszło. Też Mrągowo nie jest dużym miastem. Nie, 20 tysięcy, no. Nie? A tu młodych chłopaków ci pełno w tej siłowni. Widać, że fajnie, że ludzi garnie do sportu. Chodzi. Wiesz co, najwięcej tak zauważyłem, że tu młodzież tak ruszyło przez ten COVID, nie? Mhm. Oni nie mieli co ze sobą zrobić. Wszędzie ich zamykali, a my działaliśmy. A powiedz, no, powiedz mi, bo my pojechaliśmy pod adres pierwszej twojej siłowni, tam na ulicy jakiej? Brzozowej. Na Brzozowej, no nie? Tam jest większy lokal, na przykład większa jest ta siłownia? Tam jest 700 metrów, nie? Tam ta siłownia była pierwsza w Mrągowie, tak? Aha. Czyli działasz ogólnie w tej branży fitness tutaj, siłownia i te sprawy od 6 lat, tak? 6 lat, bo my tak wróciliśmy do Polski, nie? 6 lat temu, nie? Wróciliśmy i w grudniu wróciliśmy, w lutym była otwarta siłownia. Lokal widzieliśmy wcześniej, on się remontował, a my wróciliśmy w grudniu. Biznes specyficzny, ale ciekawy, nie? Tak. Fajnie jest, że jest taki mało obsługowy, nie? Tak. Nie musisz mieć tyle z ludźmi na karku, nie? Jak restauracje, które też mieliśmy, nie? A tutaj jest takie spokojnie, nie? Też u was też jest region turystyczny, dużo turystów gdzieś przyjeżdża, no właśnie jak na przykład wygląda to. Oni przyjeżdżają, trenują tutaj u was, czy... Dużo jest turystów. Jesteśmy w okolicy tych Mazur, tak jak i Mikołajek. Chyba jedynym w ogóle klubem, który pod multisport robi, nie? Także turyści są, to mamy też ich dużo, nie? Ten sezon letni jest dla nas dobry, nie? Bo wiem, że w miejscowościach mniej turystycznych jest ten sezon jednak słaby, nie? A my ogarniamy ten sezon letni dobrze. To, prowadzę po obiekcie. Lecimy. A fajnie, to jest fajny lokal. Bierz najpita, ja się napiję właśnie białko. Białko, tak? Z wodą, no. Raz seteczka, raz białeczko. Siemka, ja też przyjechałam. Zabrali mnie. To słuchajcie, witamy wszystkich serdecznie w naszym nowym klubie, drugim miejscu. Są z nami tutaj goście. Adrian jest taki nasz gość, który większość zna, tak, to był nasz klient, który niestety uległ wypadkowi i trzeba teraz mu wspomóc, także jest tam skarbonka na recepcji i kto tam jakieś drobne i grube ma, to wrzuca. Są nasi goście, tak jak Strong Ekipa z Igą. Brawo! Dzięki! Dzisiaj zamiast sety, seta białka. Jest też Artur Wielkowski. Jesteście wy, czyli nasi klienci i przyjaciele, tak? Dziękujemy, że jesteście. Dziękujemy, że jesteście. Zapraszamy częściej. Szanujcie wszystko, my was też będziemy szanować. Szanujcie, trenujcie, pakujcie, rośnijcie. Korzystajcie. Goście są do waszej dyspozycji. Możecie robić fotki, rozmawiać. Do 23 dzisiaj. No, goście trochę szybciej pojadą. Także słuchajcie, jak macie jakieś pytania do Strong Ekipy, zapraszamy, jesteśmy do waszej dyspozycji. Ja zawsze dużo mówię, lubię rozmawiać, lubię odpowiadać na pytania. Także zapraszamy. Zjadłem przed chwilą czekoladkę, ale nie mówię, że jakiegoś obiadu bym nie trącił. Sprzęt swoje widać, że najwyższej jakości, tu się nie ma do czego dopierdzielić. U ciebie jest na przykład fajne to, czego u ciebie u mnie nie ma, że masz ten... To miejsce, że masz ten lód, to też na siłowni ważne. To jest ważne, nie? No staraliśmy się o jak największy lokal, no to jest najciężej w siłowni otwieraniu jest lokal. Znalezienie lokalu, dokładnie. To jak jest już jest lokal, to już wtedy jest... To już jest 70% mamy sukcesu, tak. dalej do wyposażenia. Trzeba zrobić i wyposażyć. Że u was potrzeby tutaj są mi się wydaje, że duże, jeżeli chodzi o Mrągowo, bo bardzo tych sportów, klubów sportu walki macie na pewno tutaj chyba 2 czy 3. Mamy klubów sportu walki, ale mamy też takie grupy, które są typowo jakieś tam dla kobiet, tak? Jeszcze jest takich klubików, to już nie są siłownie, ale właśnie mamy też jednego chłopaka, który był naszym pracownikiem, chwilowo musiał zniknąć z tlenu, ale już jest. Sam u siebie taki podstawowy, no. Tylko właśnie problem z tym miejscem. No niestety miejsca zajmuje. No, zajmuje, ale tu jest 5 na 5, to już 25 ci odchodzi, nie? Ale zrobiliśmy sobie z każdej strony dojście, że będziemy robić do Fight Nighty, nie? W piątki. I wiesz, jak ktoś ma coś wyjaśniać, to ring. Czyli wszelkie miejskie awantury teraz tu będą się odbywały. No i powiem ci, ma to sens, no nie? Bo w bezpieczny sposób rozwiążesz konflikt. W ogóle skąd pomysł na otwarcie siłowni?
Znaczy, tej pierwszej, wiesz, warunek był, bo ogólnie nasza córka jest gimnastyczką, nie? Ona od trzeciego roku gimnastykę trenuje. My w tym sporcie gdzieś tam, no nie jakimś zawodowym, tak, ale cały czas, że tak powiem, sportujemy i na siłowni i wszystko. No i plan był taki, że jak wracamy, to otwieramy siłownię, nie? I powrót, mój powrót, ja to chciałem już 2 lata wcześniej wrócić do Polski, ale tam żona cały czas, nie, bo ja chcę, dam radę. Firmę, którą mamy tam w Anglii, to sobie prowadzimy i ona cały czas chodzi bez względu, czy my tam jesteśmy, czy nie. No ale tutaj żona mówi, to otwieramy klub. No i tak ten pierwszy otworzyliśmy, że praktycznie wróciliśmy już w grudniu, pod koniec 18, a 14 lutego już było otwarcie, nie? Bo to już się remontował, jeszcze jak tam byliśmy. Czyli bardziej z pasji córki? Bardziej z pasji córki, nie? No młody też cały czas gdzieś tam w sporcie był. Jeździł na rowerach, wcześniej też kickboxing trenował, a teraz już taką mocno na siłowni się wziął, ale w Arabianie ćwiczy, nie? Wygląda taka stara firma z lat 90, taki stary zapoziały trener i tam coś pokazuje i ty... Luduwa. I tu masz, nie? Trener Gołoty, Luduwa. Minio, kiedy treningi będziesz tu prowadził, powiedz mi? W tej chwili, jak długo rękawicy. Ja wam powiem, że mówię, ja przyjechałem trochę wcześniej, bo muszę szybciej się umrzeć, jak gadaliśmy, lecę na konferencję Cloud, bo w sobotę walczę, ale tutaj z Biniem rozmawiałem, całą karierę mi opowiedział od wyjazdu z Polski z rodzicami, aż do powrotu tutaj, to powiem wam szczerze, historia moim zdaniem na dobry film. Na pewno jest, tym bardziej jak w Cancun, nie? Kartele mnie wzięli tam do lasu, no. Ale byłem trochę niegrzeczny, ale spoko, dalej żyję, jestem tutaj, jestem. No. Ale spoko, szukamy rękawic, zaraz wchodzimy do ringu. Słuchaj, jak kiedyś jadłeś ileś tysięcy kalorii dziennie jak smok, no, i trenowałeś, to teraz trenujesz jeszcze bardziej intensywnie, bo na przykład obciążenia zeszły w dół, ale intensywność wzrosła, no to chce ci się jeść. No. I kurwa, ja specjalnie muszę, wiesz, na kolację zamiast jeść tak kiedyś bochenek chleba, tak teraz 5 kanapeczek i wiesz, i oszukać organizm, że już jesteś na 130 ważyłem, no i to była taka moja waga, 128-130, no. Ale 2 lata temu tam trochę przychorowałem i 6 miesięcy praktycznie leżałem, kurwa, zeszłem do 108, nie? Ja lubię, jak takie obiekty powstają. Jak wiesz, wyciągać młodych z domów, niech się sportem zajmują, to tamto, wiesz. Ale ci powiem, że właśnie przez ostatnie 2 lata zauważyłem, że naprawdę ci młodzi tak się ruszyli, jest godzina 14, to ze szkoły pielgrzymki idą, nie? A to widać na mieście. Ale ja mam to samo u siebie, ale wiesz, to jest akurat fajne, bo przyszła taka moda na to, że po prostu jest moda na sport. Na sport, to się tego nie było, nie? I czy właśnie czy sztuki walki, czy siłownia, czy piłka nożna, czy rugby, czy tam cokolwiek. Każdy innego. Coś tam ćwiczy. Fajnie, tak, żeby każdy to robił, od tych młodych lat. Ciekawe, wiesz, no. Zawsze później właśnie po jakichś tam chorobach, czy po czymś, się szybciej wraca do tego wszystkiego. Kiedyś, nie? Pamiętam, że jak ja zaczynałem trenować, to było takie coś, że jak nie skończyłeś 16 lat, to nie możesz ćwiczyć, bo nie urośniesz. To tak naprawdę jest największa głupota. Wiesz, jak my byliśmy dzieciakami, to nie było telefonów, nie? My ten sport to mieliśmy na podwórku, nie? A oni to co, no siedzą przed tymi telefonami i tak dalej, także dobrze, jak takie miejsca powstają, tak? Bo... Za moich czasów jak coś telefony już były, ale też poszedłem przejść. Gdzie jest ten polski orzeł? O, albo możemy zrobić siłowanie na rękę. Ej. Nie. No to robimy siłowanie na rękę. Przetestuję was bardzo chętnie na rękę. Jak ktoś z was mnie położy na rękę, daje 500 zł. Daję temu, który mnie położy na rękę. Też się zapisuję. Nie, ty to uciekaj, ty to spadaj. No jak? Pana, idź. Zapis, tu wchodzę w to. Nie, ja nie. Słabo, ale tu chłop ma potencjał, nie? W barach szeroki, wielki. Może dobry wynik zrobić. Taki Ivan Drago, nie? A wy chłopaki ile ciśniecie na ławie? No ja 6 barze i 8-7,5 waszło. Dokładnie. Możemy spróbować. Trenujesz walki? Nie, ja tylko rekreacyjnie sobie siłkę, no. To fajnie, a ty? No ja ostatnio 110 próbowałem i nie poszło. Było blisko. A ty próbowałeś 110? 110 to jest duży ciężar. No, przy wadze twojej? 66. Czyli stówę wyciskasz? No. To ładnie, bardzo ładnie. A ty? 75 tylko. Wyciskasz, ale nie trenujesz tego. Dopiero zaczynasz. Wkręciliśmy go. Ja kiedyś byłem małolatem, chodziłem na siłownię pół roku i wyciskałem 85 kilo, to byłem taki zadowolony i byłem najszerszy na mieście od razu, wiesz. Ja też, no. Tak samo, no. Ale ja to chłopaki wam powiem, jak chodziłem na dyskoteki, to kładłem koszulę na sweter, żeby być większym. I kiedyś jak na przykład jakieś tam walki się odbywały, no to na przykład ja się z tobą nie biję, bo masz 2 centymetry w bicepsie więcej, wiesz, taka mentalność ludzi była, no nie? Na przykład. Ale fajnie, no fajnie, że zajmujecie się sportem. Najważniejsze to jest to, że nie stoicie pod sklepem, nie pijecie piwa. Pamiętajcie zawsze, że sport to jest przyszłość, sport to jest podstawa. Podstawa mimo tego, że ja nie jestem sportowcem z krwi i kości, ale lepiej iść w tą stronę. Lepiej iść w stronę sportu, dziewczyn, rodziny. Wtedy życie ma sens. Z Radzikiem i z Karwatem jak się poznaliśmy? Z Radzikiem, no to ja się znam, od dziecka. Chodziliśmy do jednej szkoły. Zabierałem mu w podstawówce rower, kanapki, wszystko co... To zabierałem.
Później nie byłem w stanie mu zabrać, bo był większy i silniejszy. Karwata poznaliśmy, znaczy ja Karwata poznałem Konrada dzięki Krzyśkowi, ponieważ Krzysiek pomagał w przygotowaniach do Strongman Konradowi i tak się zaprzyjaźniliśmy w trójkę. To była taka historia. Czyli generalnie Konrada poznałem przez Krzyśka, ponieważ wspólnie trenowali. Znaczy no, trenował Krzysiek Konrada, tak? Przygotowywał go z racji tego, że Krzysiek był zawodowym strongmanem, jednym z najsilniejszych ludzi na świecie. I Konrad przychodził na tak zwane lekcje strongman do Krzysztofa, nie? Na zmiecienie odcinka... Krzysiek zrobi sparring z Winkowskim, nie, Arturkiem. Nie, ty wchodzisz w dresiku pięknie. Ja wchodzę na sparring? Nie, no to ja mogę może na lekcję jakąś z Arturem, no przecież tutaj, Artur mnie pokonał. Tutaj mamy ring girls. Artur, chodź. Ile Artur masz zawodowych walk? Dużo. No dużo, z amatorskich ile? Ponad 100. Ponad 100, a zawodowych? 25. 25. I w tych 25, jaki jest rekord? 25? Żadnej nie przegrałem. O, no to jeszcze lepiej, kurwa, no to ja mam iść się z nim bić. A ty ile masz walk w barze? O, dużo. Nie przegrałeś? Nie za dużo. No, to się nadajesz. Znaczy nie, ja chętnie skorzystam z swojego doświadczenia. Jeżeli chcesz mi udzielić lekcji boksu, bardzo chętnie wejdę na ring. Ty masz buty, ja jestem w jeansach, tak nie bardzo. To weź skocz z Arturem. Ale co? Żeby sparować się? Nie, bez sparowania, bo przecież znaczy, ja nie jestem bokserem zawodowym, no ja tam trenowałem ze 2 lata boks, Artur, ty jesteś specjalistą. No. Oceń umiejętności Dominika. Tak ci mnichowie z Shaolin, nie? Shaolin, no. Oni się budzili ze słońcem, stawali się przed drzewem i napierdali te same ciosy, te same kopnięcia cały czas. Chodzi o siłę uderzenia, nie? Żeby wyprowadzić, jak najwięcej zyskać siły uderzenia stąd, tutaj do przeciwnika twarzy, nie? Aha. Musisz tu i tu musi być eksplozja, na samym końcu musi być eksplozja, aha, nie? Rozumiesz, to nie jest tylko przepchany, patrz, jeżeli weźmiemy gwoździa, a tu jest deska, wsadzimy go i pierdolniemy go, to on ci tam przejdzie ileś, nie? Jeżeli położymy śrubę i weźmiemy śrubokręt, ale z tą samą siłą wkręcimy to, przejdzie ci głębiej, będzie ci głębiej. Dlatego na przykład jest dynamikę ważne, ci chodzi ciosu, tak? Jeżeli chodzi o cios, on nie chodzi jak gwóźdź, tylko idzie i na samym końcu jest skręt, jak śruba. Rozumiesz? Wkręcasz, rozumiesz? Nie? I tak samo, jeżeli chodzi o twarz, wiadomo, tutaj atakujemy tu, nie czoło. No tak, tutaj, szczęka, błędnik. Dlatego, że tutaj w kręgosłup i ten, jeżeli walimy w tłów, nie? Walimy tak, że tu, nie walimy wprost, żeby wyszło coś z drugiej strony, w prostej linii. No. Na przykład tu i na samym końcu nadgarstek do góry, pam. Siłę uderzenia, ona ci wyjdzie tędy, rozumiesz? I wprowadzamy trzęsienie ziemi w środku. Zazwyczaj przychodzi przez sobie. Ja rozumiem, nie? Fajnie tłumaczysz. Nie. Dwóch wilków, albo dwa lwy, nie? Będą walczyć. Który wygra? Ten? Bardziej głodny. Bardziej głodny, prawda. Tak samo ten, który potrafi podczas walki zaoszczędzić jak najwięcej energii, no, siły, nie? Także jeżeli wchodzimy w bój, nie każdy cios jest silny. Te silne ciosy, te, które mają uszkodzić przeciwnika, one muszą być nastawione. Dlatego między tymi treningami gramy w szachy. Tak samo to jest gra w szachy. Pyk, nastawiamy przeciwnika. Pyk. Bum! Tu był na przykład cios pierwszy, gdzie dałem dużo energii z siebie, rozumiesz, ludzi? I który przyszywa. Rozumiesz, tutaj pyk, tutaj się otwierasz okienko. No wiem, ale skupić się trzeba tu na bank. Ale tu, bum, i tu tego wciskamy. Nie te. A powiedz mi na przykład, twoim zdaniem taki bokser kot, twój ulubiony bokser na przykład. Roy Jones Jr. Roy Jones, nie? Jego styl, nie? No, Roy Jones, kto jeszcze? Na pewno Muhammad Ali, nie? No. Rocky Marciano. A miałeś okazję na przykład z Royem Jonesem tam gdzieś się widziałeś? Nie. Coś na ringach znasz osobiście? Nie. Bo ty człowiek światowy, nie? Tak, ale Lennoxa znam dobrze. Lennoxa Lewisa? No, Lennox to jest maszyna. Jeżeli Lennox by teraz przejeżdżał ulicą, by zobaczył, że tutaj jestem, to od razu wbija niedźwiadek i wszyscy idziemy na... Ale ten, spoczek, chodź do ringu. Robimy? No, ale to lekcja, ciąg dalszy. Ojej. Koleman, w Mrągowie Koleman. Co ty robisz?
Ja już wolę wejść za ciebie. Ja to coś ci powiem, mi tam się nogi z waty nigdy nie robiły. No. Walczymy w wolnym tempie. W tempie szybko. Widzisz, jak się ruszą? No, dostosuj się do tempa. Wszystkie twoje ruchy są w tym tempie. Wolnie, wolnie, wolnie. Patrz, ledwie czy ledwie prosto. Co robisz? Zobacz. Spoko. Do sobie, nie? Spoko. No. Powolutku, powolutku. No, leci prawy prosto. To sobie, no. Nie tu mogę już... No, no dobra, no rób, nie gasz. No. No leci jeszcze raz, prawy prosty. No ty. I co? No tak szczerze mówiąc, to co, no bym musiał walić? Tak, no, walić. Się przybliżyć do ciebie walić, nie? Tak, nie? Już nie. Cep wiejski, no. Cep wiejski, taki weselny, no tak. Dobra. No. No, wolnie. Dobra, no. Pum, on przelatuje mi po nazwę. Nie, zrób to trochę szybciej. Dobra, no. No. Pum. Zazwyczaj jak myczysz gościa jedzie do party, on będzie później na dół, nie? No. I wtedy... A, dobra, my mu chodziło. No. Zróbmy to jeszcze raz, nie? Bo ja wiem, to jest ten. Masz plot słoneczny? Nie, poczekaj, czyli ja bym... Na wątrobę. Tu, na wątrobę. Nie, on mnie uderzy tu. Na wątrobę. Ja cię, dobra? No. Cyk. Dobra. Ja schodzę. No. Ja robię tu. No. Ja robię teraz side step, nie? No. Tutaj zrobię, no. A w tym samym czasie rzucam sobie ten, no, taki opor rzucam, nie? Żeby, no, tu weszł. Pyk, tu. No i ale co, reakcja do czego? Twoja będzie tu. I ja dostaję na szenkę. Tu jesteś całkiem, będzie okienko sobie otworzyłem, nie? Ale i kiedy ostatni raz, ja to wypróbowałem w Radomiu 2 miesiące temu. A powiem, ale wam, mówiłem mu, żeby nie szczekał, tak. Ale powiem wam, wy tego na filmie na przykład, wy tego na filmie nie widzicie, to młode pokolenie być może będzie się podśmiewać z tego i tak dalej, no nie? Ale na przykład jak Artur, nie, mnie tam, tego na filmie nie widać, jak on mnie klepnął w ten brzuch, nie, tak wiesz, od spodu, to uwierzcie mi, że czuć, chłop ma na pewno do tej pory ciętą rękę i podejrzewam, że nie jeden jeszcze by leżał, wiesz, skuty, nie? To jest na wątrobie. Leci bomba, nie? Leci bomba od przeciwnika, leci bomba. Ona leci, my sobie schodzimy w dół. Normalnie, przecież ona nam, nasza głowa jest tu, także ta bomba leci na naszą głowę. Przechodzimy sobie, nam chodzi o to, żeby tutaj zejść z linii ciosu, ale sobie rzucamy coś takiego, nie? Pyk, jest reakcja, może trochę tlenu mu to zabierze, na pewno się zdejmie. Ale tutaj, jak przeszliśmy tutaj na tą nogę, cały ciężar ciała tutaj na tę nogę, jeb! Jak kat, nie? Jak samuraj, kurwa, jeb! Głowy nie ma. O, fajnie opowiada, mi się bardzo podoba, jak on opowiada, te porównania jego, nie? Znaczy na przykład dostajesz cios i to jest burza, nie? Że tam cię rozwala w środku, no nie? Ale to jest dobre kombo, nie? Bo to dostajesz tak, dostajesz na bebek i od razu jest, wiesz, gryj, nie? Jak uderzamy, nie? No. Na przykład albo głowa, albo tłów, nie? No. Bo patrz, jeżeli uderzamy przeciwnika tak, tu na głowę, siła przejdzie tutaj, nie? Ten wyleci w prostej linii. Ale jeżeli go walimy na kącie, walimy go tu, on wyleci tutaj. Cały mózg będzie przejdzie takie trzęsienie ziemi, nie? Pyk, wyjdzie tu. Jeżeli walimy w brzuch, to nie prosta dzida jak wóz, pyk, i na samym końcu nadgarstek podnosimy. I ona, siła uderzenia jest skierowana tutaj. Przechodzi wszystkie wnętrza, tak samo serce naruszy, nie? Oddychanie. Wiemy, jeżeli mogę to powiedzieć, uważam, że Artur znalazł się w tym momencie na jakimś tam zakręcie życiowym. Mam nadzieję, że... To jest wszystko na moją ten. W mediach nie wiem, co oni mówią. Spoko, tylko ja po prostu powiem ale swoje nie zdanie. Ja, no. Ja uważam, że jesteś... Uważam, że znam się na ludziach. Uważam, że bez cukru żadnego, bez wazeliny. Uważam, że jesteś dobrym człowiekiem. Chciałem tylko powiedzieć, że ja i cała Strong ekipa życzymy ci wszystkiego dobrego i mamy nadzieję, że po prostu będziesz jak najszybciej na prostej. Dziękuję. Ale żeby było oficjalne, nie słuchamy co w mediach ktoś tam mówi na mój temat. Nie, jeżeli mnie nie znasz, na chuj mówisz na mój temat. Ale lub muszą gadać, no bo muszą sprzedać materiał, jakieś tam wywiady, muszą wydrukować gazetę, nie? Mój wybór był 6 lat temu, żeby wyjść z tego życia takiego ten. Ja nigdy głodny nie chodzę, zawsze trochę hajsu mam. Tutaj mam dużo mniej niż tam. Tam co miesiąc dostaję tą olimpijską, także nie muszę się o nim zmartwić. Nie? Ale sam sobie wypracowałem tą olimpijską. Nigdy głodny nie chodzę, zawsze fucking ten. To, że ja poszedłem mieszkać do lasu, mój wybór. Rozumiesz? Haj zawsze jest, żeby to ogarnąć, mój wybór. Mam mnóstwo, jeżeli ktoś z nas ma mnóstwo znajomych, to też jest ja. Nie? Ja mam nadzieję, że po prostu, że będziecie się w życiu dobrze układać. Jak ma mi się dobrze układać, jak nie mam kontaktu z moimi dziećmi, rozumiesz, ludzie? Ale spoko, no tak, ja już to, no. To jest przykre. To jest chore.
Rozumiesz, jeżeli dzieci pragną spotkać mamusię czy tatusia, rodzica, to jak kurwa jakiś rząd, jakaś osoba kurwa fakty trzecia wpierdala się i mi mówi, że ja z dziećmi nie mogę mieć kontaktu, a za kontakt z dziećmi, kurwa, ja rozumiem na początku, dzień od siatki, dwa dni od siatki, kolejny raz wychodzę z puchy, idę do dzieci do szkoły, niedźwiadki, tatuś kocha mnie. I mówię, nie wracam do domu, nie wracam do mamusi, proste, ale wytłumacz to moim bobasom, nie? Ja ci powiem, że ja ci bardzo współczuję tutaj, bo ja mam trzech synów. No. Trzech synów. Jednego mam swojego... Słucham? Tak, mieszkamy razem. Ja wziąłem swoją żonę z dziećmi, z dwójką bliźniaków z pierwszego małżeństwa. Nie jestem biologicznym ojcem, mentalnie jestem ojcem, rozumiesz? Traktuję jak swoich, kocham, wychowuję i dbam. Trzeci, najmniejszy sześciolatek Nikodem jest mój. Ja znam twój ból, bo to po prostu to jest taki ból, że serce pęka. Ja sobie nie wyobrażam, jakbym po pracy nie wrócił do domu i nie mógł uścisnąć swojego syna, no nie? Także ja cię w 100% rozumiem, wiem, że serce krwawi, to jest bardzo przykre. Ale zobacz, jak ci takie coś, taka sytuacja rozpierdala psychikę. Tak, ja wiem, to cię może zrównać z ziemią. To można popaść w alkoholizm, drogi, to wszystko. Nie? Oczywiście, ja tak. Nie na darmo się mówi, żeby się życie oddało za dziecko. Pamiętam raz na początku, już dawno temu, to było taki ciemny moment miałem w życiu. Idę sobie, wrzucają mnie na puchę za to, że z dziećmi się widziałem, nie? I tak, jest 8 cel na dole, po skutkach wchodzisz 8 cel na górze. Ja poszedłem sobie na górę, wszystkich wypuścili na strzelnicę, bo to strzelnica. Ja i sobie tak chodzę, górą. Wszyscy na dole siedzą, tam grają w karty i telewizję oglądają. Ja sobie tak chodzę. Pan patrzy się w dół. Patrzyłem się w dół, miałem skoczyć po prostu na górę. Dobrze tego nie zrobiłem. Ale było tak blisko, Bardzo dobrze. Słuchaj, pamiętaj, ja coś ci powiem. Ja leżałem 2 lata w domu, miałem bardzo ciężką depresję. Taką, że nie wychodziłem z domu. No nie będę teraz opowiadał, bo by się zeszło. Ogólnie wychodziłem z tego 6 lat. Też miałem myśli samobójcze. I powiem ci, jeżeli w tamtym okresie czasu, no nie, popełniłbym samobójstwo, no nie, i by mnie nie było, zrobiłbym coś okropnego. Nie byłbym... Wiesz, człowiek w depresji nie widzi przyszłości. Natomiast patrz, nie miałbym swojego dziecka, nie byłbym szczęśliwy, taki jak teraz. Co ja najlepszego w tamtym okresie życia bym narobił? Depresja jest to także choroba umysłu ludzkiego. Przede wszystkim. Tak. I na dzień dzisiejszy ktoś depresję, tą chorobę wprowadza. Wiemy kto. Samobójstwa w Polsce na przykład, sprawdziłem statystykę kilka dni temu, poszły do góry w ciągu ostatnich 3 lat. Nie? Rozumiesz? Ludzkość jest ludzie świata całego są pozbywani ludzkości. Kazano nam się zamykać. Człowieczeństwo. Kazano nam się zamykać w mieszkania. Kazano nam nosić maski na twarzach. Rozumiesz? Rozmowy tego typu, gdzie człowiek z człowiekiem się spotyka, nie miały miejsca. Człowiek człowiekowi w tych czasach Artur Wilkiem. To jest takie motto, wiesz, przewodnie. Ale dobrze, dużo tak się dzieje, ale zauważmy też, ile dużo dobra się też naradza z tym, nie? Że swój swojego znajdzie. Zobacz, jestem tutaj u was, jest zajebiście, jedna wielka rodzina, jest. Ja z tobą na przykład bym znalazł wspólny język na przykład, nie? Chętnie bym z tobą wypił flaszkę, posiedział, pogadał. Jasne. Naprawdę. Bortka, dzięki za lekcję. Jak ty to mówisz? To jest... Niedźwiadek. I życzę ci wszystkiego dobrego, pamiętaj. Dzięki. Z całego serca, stary. I tym optymistycznym akcentem, treningiem, to znaczy pokazem techniki boksu, chcieliśmy się z wami pożegnać. Subskrybujcie kanał, dajcie łapkę, napiszcie komentarz. Czekamy na dalsze odcinki. Słuchajcie, ja wam coś powiem jeszcze odnośnie Artura Binkowskiego. Nie hejtujcie tego człowieka w internecie, ponieważ moim zdaniem on twierdzi inaczej, ale moim zdaniem znalazł się na zakręcie życiowym. Mamy nadzieję z Krzyśkiem i całą strong ekipą, że wyjdzie Artur po prostu na prostą. Tego mu życzymy i po prostu nie wypowiadajcie się na jego temat jakoś negatywnie, bo jest to dla mnie, moim zdaniem jest to dobry człowiek, mimo że przynajmniej odniosłem takie wrażenia, a uważam, że znam się na ludziach. Dajcie temu człowiekowi po prostu spokój, nie? I jeszcze raz, Artur, wszystkiego dobrego ode mnie, od całej strong ekipy. Także niech ci się wiedzie, chłopie, nie? Pozdrawiamy całą strong ekipę i oczywiście dziękujemy za przybycie. No i co, zapraszajcie strong ekipę, bo się chłopaki, jak widać, no, nadają. Dużo jest osób, którzy są zainteresowani. W szczególności chyba dla was dużo. Tak, ale dobre reklamy nie musisz robić, wiesz co chodzi. Ale dzięki za miłe słowo, ale oczywiście. Ale to taka jest prawda. Nie, no my robimy takie, wiesz, objazdówki po siłowniach, takie challenge, wiesz, takie... Nazwiesz na słowo, jak...
daliśmy, że że będziecie wy, to już koszt, kiedy otwarcie. Tylko pamiętajcie, że my nie zwiedzamy tylko tak ogromnych i pięknych klubów, jak twoja siłownia, tylko też zwiedzamy siłownie domowe, lubimy ten klimat, jak ktoś sobie zorganizował. Piwnicowe. Uwielbiamy z Krzyśkiem ten klimat, jak ktoś sobie zorganizował siłownię garażową. I takie miejsca też chętnie odwiedzimy. Słuchajcie, na tym kończymy dzisiaj ten odcinek. Serdecznie was pozdrawiamy. Bądźcie z nami jak najdłużej. A my z wami dziękuję. Mówiłem to ja, Kevin Nevroni spod Radomia. Dziękuję. Konrada już nie ma, no to ja przejmuję teraz rolę Konrada. Czersy Joe. Słuchajcie, przyjeżdża blondynka samochodem do mechanika. Mówi, panie, coś mi cieknie. To olej.